O, patrz ta, co tam stoi, Lena. O, rzeczywiście, chodźmy do niej. Cześć, Lena, fajnie, że tu jesteś. Dzień dobry. Cześć, Chrissy, dzień dobry panu. Tak, czekałam na mamę, zostawiła mnie tutaj, ale z wami też mogę spędzić czas. Fajnie, że jesteście. My też się chętnie do ciebie przyłączymy. No dobrze, dzieci, jest już czas obiadu, na co macie ochotę? Co my tu mamy? Mamy pizzę, mamy popcorn, mamy lody. Całkiem duży wybór. Co byście chcieli? Ja chcę pizzę, a ja chcę popcorn. Dobra, wcinamy i idziemy dalej się bawić. Zobaczcie, jaka duża kolejka. Chrissy, czemu tam zostajesz? A, nie wiem. Chyba się trochę boję. A, przestań. Będzie bardzo fajnie. Zobaczcie, ile dzieci tam czeka. Będzie fajnie. Ja też jeździłem na tym, jak byłem mały i było bardzo fajnie. Ale nie będę sam siedział w kabinie. Nie, możemy usiąść razem we trójkę. No dobra, ale tylko we trójkę. Obiecuję. Ale fajnie! Tato, widzimy całe miasto. Ale czemu stoimy w górze? Chyba czekamy, żeby wsiedli jeszcze inni. Ale super, dobrze, że się w końcu zdecydowałem. No pewnie. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Tak. Ale niestety zapomnieli Państwo kupić biletów. Ojej, przepraszamy bardzo. Za dobrze się bawiliśmy, żeby kupić. Zapomnieliśmy o tym. Ale już wszystko nadrobimy. Już idziemy do kasy kupić bilety. Przepraszamy. A nic się nie stało. Idźcie kupić bilety i wracajcie. Poproszę dla dwójki dzieci i dla dorosłego. No dobrze, to będzie 60 euro. Proszę bardzo. Do zobaczenia, bawcie się dobrze. Tato, patrz, tam jeszcze jest taka gra. Spróbujemy? Pójdziemy tam? Jasne. Dzieci, zobaczcie, każdy z was ma trzy próby. Musicie zbić wszystkie puszki stojące tutaj. I wtedy możecie wygrać albo kucyka, albo minionka. Powodzenia! Pamiętajcie, że musicie zbić wszystkie puszki i macie trzy podejścia. Dobra, udało mi się zbić prawie wszystkie, została tylko jedna. Super! Powodzenia! Dobra, mam nadzieję, że teraz wygram. Byłoby super. Nie udało się. Masz ostatnią szansę, może jeszcze się uda. Będę trzymać za ciebie kciuki. Uwaga, uwaga. Jeee! Udało się! Teraz prosimy do domu. Już niepotrzebny nam jest samochód.